własnym oraz mojej partnerki we współpracy, jak to się mówi, językiem projektowym oraz nieobecnej dzisiaj pani dyrektor Annie Jastrzębskiej, która przesyła nam mnóstwo pozytywnych myśli, pozytywnej energii, ale nie może być z nami, ponieważ choroba ją troszkę złożyła. Witamy Państwa bardzo serdecznie na wernisażu wystawy podsumowującej projekt Wieczoryny kiedyś ci przy Arbacie. Najmocniej i najgoręcej witam chyba uczestników tego projektu, których co prawda nie jest zbyt wielu, ale są. Państwo naprawdę dumni, ponieważ prace są przepiękne i tak dzisiaj się już tutaj dzieliłam swoimi spostrzeżeniami, że zastanawiam się, czy przyjemniej jest obserwować efekty Państwa pracy, czy to, jak Państwo pracowali, zaangażowanie, godne podziwu, kreatywność i zdolności niesamowite. Równie gorąco witam również prowadzących warsztaty, które składały się na ten projekt. Oni wszystkich szczegółowo i osobiście będę witać za chwilę, także nie mogę nie powiedzieć, że projekt został zrealizowany przy dofinansowaniu z budżetu państwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna, ale nie mógłby zostać zrealizowany również bez wkładu własnego. Wieczoryny, mówiąc w skrócie, ponieważ szczegóły przeczytacie Państwo w folderze, które oczywiście możecie sobie Państwo zabrać do domu, to cykl 5 warsztatów, które odbyły się tutaj w naszym Domu Kultury od września do listopada. Zajęcia przybliżyły nam nieco to, z czego wyrastamy i bez czego im szybciej to zrozumiemy, chyba tym lepiej, nie będziemy potrafili żyć, czyli tradycje regionalne i sztukę ludową. Podsumowaniem i zamknięciem tego zadania jest dzisiejsze wydarzenie i wystawa, na której obejrzeć możecie owoce tych wspaniałych zajęć, za które chcemy tu z Izą bardzo serdecznie podziękować prowadzącym właśnie te warsztaty. I tak chronologicznie chyba. Warsztat tradycji Gliniuszka z Maćkowej Rudy, Asia Jakubowska i Przemek Pol. We wspaniały sposób przybliżyli nam tradycję garnicarstwa oraz nauczyli lepić i toczyć na kole garnicarskim naczynia, które możemy podziwiać tutaj na regałach po mojej prawej stronie. Rękodzielnia styk z szybkiszy. To dzięki niej wiemy bardzo dużo o cudownych mocach lalek motanek i nie straszny nam haf tradycyjny. Małgosia Kuklińska z naszego Muzeum Ziemi Ozostowskiej, której dzisiaj nie ma z nami, ale która odsłoniła przed nami arkana wyplatania krajek na barskach. Ogromne. Jadwiga Prymaka z Zielskiej Kolonii, też dzisiaj nieobecna, bo trochę daleko do nas ma i swoje zajęcia również. Cudowna zielarka, która nie przejdzie obojętnie obok żadnej roślinki, czym trochę zaraziła również nas, ucząc jak korzystać z dobroczynnej mocy, tworzyć naturalne kosmetyki i ziołowe specyfiki na różne dolegliwości. W ten sposób również nie wspomnieć o Ewie Woronieckiej, która pięknie obfotografowuje nam wszystkie etapy naszego zadania i to jej zdjęcia również są elementem tej wystawy. Piękny folder zaprojektowała, jak również wszystkie plakaty warsztatowe, Kamila Cembor, która też nie ma, bo z Warszawy też bardzo daleko do nas. Regionalny poczęstunek
który na wszystkich warsztatach mieliśmy bardzo smaczny, to restauracja Maska i Mariusz Karaburda. Ja już tak po prostu nie chcę zbyt długo mówić, więc dziękuję również naszym patronom medialnym, nieocenionemu Zbyszkowi Bartoszewiczowi. Za to, że zawsze można na niego liczyć, oraz Radiu Białystok. Zanim zaprosimy Państwa na herbatę, chciałabym powiedzieć, że nie byłoby żadnej wieczoryny bez moich współpracowników. Bo sama tak naprawdę nic bym nie zrobiła, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i Izie Cembor. Reni Rybsztan, która podpoczyła przed nami plakat w tej galerii, wcisnęła nas w grafik, bo wiedzą Państwo, że no, wcisnąć się w kolejkę do Reni, do galerii, to nie lada sztuka. Oraz Ewie Krukowskiej, naszej księgowej, dzięki której cyferki są straszne. Dziękuję również nieobecnej dzisiaj Beacie Zalewskiej. Dziękuję. Nie chcę za długo mówić, bo spotykamy się tutaj po to, żeby oglądać piękne prace. Także zachęcam do oglądania i zapraszam na herbatę, bo ostatnia wieczoryna musi być przy herbacie, bo jak żeby inaczej. Tak. Dziękuję bardzo serdecznie. A ja dziękuję Ani Bajkowskiej, która to wszystko spięła. Jeszcze nie spięła. Nie spięła, tak. Nadzoruje, nie śpi po nocach, tydzień robi nadgodziny, żeby to wszystko ładnie wyglądało, żeby zajęcia się odbyły i żeby wszyscy byli zadowoleni. Przede wszystkim ogromne podziękowania Państwu, bo bez Was nic naprawdę nie miałoby sensu. Zapraszam do oglądania i do herbaty. Zaraz możemy tutaj wspólnie zadziałać i coś zimowego stworzyć.